No, jesteśmy w aurze zimowej teraz w górach Harz. Temperatura jest 4 stopnie, ale tutaj jeszcze śnieg się bardzo mocno trzyma. No, tu jesteśmy nad jeziorem. Nawet nie wiem jakim, ale to jest zbiornik retencyjny, sztucznie stworzony przez człowieka. W górach Harz tutaj jest bardzo dużo takich zbiorników. Ten. No. Jak widzicie, nawet w zimowej porze jeżdżą ludzie kamperami, a tam stoi nasz kamper. Tutaj możecie sobie coś poczytać. A tutaj panorama w górach. Zostaw tego kreta tam.
Witajcie na naszym kanale Urbex Europa. Chcieliśmy Wam przedstawić naszego kampera, nasz nowy nabytek, z którym będziemy podróżować po Europie. Jest to Fiat Ducato, rocznik 94. Wiadomo, że przy takim samochodzie trzeba troszeczkę miłości i wszystko będzie hulać. Silnik 2,5 turbo. Najważniejsze, że nie ma praktycznie rdzy, tylko delikatne 4 punkty, które trzeba będzie zrobić. Przystosowany jest do zimy. Tu na tym kanale witamy Was po bardzo długiej przerwie, spowodowanej tym, że po prostu nie chciało się nagrywać i nie było też co nagrywać. A poza tym nasze filmy były bardzo kiepskiej jakości. Zobaczymy, jak teraz będzie. No, jesteśmy w aurze zimowej. Teraz w górach Harz. Temperatura jest 4 stopnie, ale tutaj jeszcze śnieg się bardzo mocno trzyma. No, tu jesteśmy nad jeziorem. Nawet nie wiem jakim, ale to jest zbiornik retencyjny, sztucznie stworzony przez człowieka. W górach Harz tutaj jest bardzo dużo takich zbiorników. No, jak widzicie, nawet w zimowej porze jeżdżą ludzie kamperami, a tam stoi nasz kamper. Tutaj możecie sobie coś poczytać. A tutaj panorama w górach. Zastaw tego kreta tam.